Donc historiquement, ça avait concerné le Chanel by John Side, qui chasse à l'Union de Forestil, de Prakoplatsou et tout, Polsé, Bouget Partner et autres, Clavier Chenem Nashkena. Alors, ça a été Badishtar, Badishtar Pitch, Partner Ouf, tous les quatre de bouillon la concerne. Je suis au Kazavo, j'ai Yeden, Stek Bouget, Dostavtsou, Bio, firma Aramis Chetem, Rougenet, problème financier, et Bioué, et décide de Badishtar, Kupitch, za kwad produkcyjny, żeby upewnić ich zapotrzebowanie, jeśli chodzi o ilość produkcji. Najpierw trzeba wiedzieć, że ten cały koncern Edenside ma jakiś wzrost sprzedaży i obroty, można mówić, około 20% rocznie. Także jest bardzo dynamicznie. Mamy różne, co trzeba mówić, mamy różne dziedzinie jest dekoracja i ogrodówki, tak się mówi po polsku, nie wiem, tak, ogrodówki, jest domy, dom z drewna, to jest drugi polski i jeszcze mają jeden firma, który się zajmuje, co nazywamy barbecue. Cały koncern Edenside robi około 60 milionów euro obroty rocznie. Z tego obrót na drewno? 80%. 80%. Ten wzrost jest, jak mówiłem, około 20% cały koncern. Cel jest, żeby ten Art Timber nigdy nie przekroczył 20% od całej ich zapotrzebowania. Bardzo jest ważny też ten partnerstw, te różne partnerstwo, które już są budowane, skonstruowane z innej firmy w Polsce. Cały koncern, ten koncern kupuje 300 tysięcy kubik. Także dzisiaj przetarcimy tutaj około 40 tysięcy. 40 tysięcy. Cel jest 2016 mniej więcej 150. Ale tu wszystko jest związane oczywiście, jak nawet na tym mówić tam, od rozwój, będziemy śledzić ich rozwój. Mówimy dzisiaj i to mają doświadczenia, że do dzisiaj umieją robić plus 20%. Ale jak będzie 15, to może 15, to będzie udać. Mamy w planie zainwestować między 7 do 8 milionów euro do następnych 5 lat. Temat jest następujący. To nas nie przeszkadza, jeżeli to jest taki generalnie na całej Europie. Ale jeśli to tylko Polska jedzie do góry, a Skandynawia na przykład nie, to już jest problem. I mniej więcej to tak trochę wygląda, że dzisiaj jedzie do góry w Polsce ten surowiec, ale jest on nie kraj, gdzie nie jestem. Także jest już temat, bo na przykład na domki, na te domy, to już się zaczyna... Pytanie są. Jaką opłacalność z tego interesu? Jaką opłacalność w zabitej cenach surowca, koszt surowca. Uważamy, że to jest taki system, który daje privilegi, duży, tak dużą firmą. To jest jeden temat. I drugi temat też, który nas trochę przeraża, że to jest ten sam, to jest otwarty dla tej samej firmy grube, które są za granicę nie dalej. Które też jest, są za Polski. Tu ten rynek, ten oferta na rynek jest otwarty w taki sam sposób, jak dla małej Tartak, który tutaj ma 10 osób.